mamy do czynienia z bardzo przykrym zjawiskiem. Zjawiskiem, że tak powiem, społecznym, ale w bardzo ograniczonym kręgu społecznym. I mamy do czynienia z paradą zdziczenia. I to nie są żarty. Dowodem takiego zdziczenia była demonstracja samorządu Poznania, jego prezydenta i grupy kodowców, powiedzmy także urzędników samorządowych, którzy podczas występu prezydenta Dudy na obchodach rocznicy wydarzeń poznańskich urządzali dzikie demonstracje wrzaskami, buczeniem, gwizdami i racami. Ale to nie wszystko. Otóż decyzją prezydenta miasta nie mieli prawa odegrać hymnu polskiego i hymnu węgierskiego żołnierze Wojska Polskiego. Rzecz zupełnie niebywała. I to miała być wola ludu Poznania. Tak nisko ludu Poznania nie cenię, doprawdy. I co to w ogóle jest za lud? Proszę Państwa, rzecz jest dramatyczna, ponieważ niejako taką paradą zdziczenia zaczynają nas nęcić ludzie, politycy opozycji. Oto okazuje się, że lider Platformy Obywatelskiej, Schetyna, domaga się impeachmentu w stosunku do prezydenta Dudy. Już widziałam różne impeachmenty, ale czegoś podobnego świat nie widział. Jak można nawet będąc istotą niespecjalnie myślącą, wyobrażać sobie, że najbardziej w tej chwili ulubiony polityk w Polsce, prezydent, będzie poddany impeachmentowi. Z jakiego powodu? Dlaczego? Co to znaczy? Ale to nie koniec, bo jest dalszy ciąg. Chodzi o to, żeby zlikwidować wojewodów, bo oni nie są z Platformy Obywatelskiej i z PSL-u. Jakby byli, to by ich nie likwidowali. To już jest nie tylko zdziczenie. To już jest parada debilizmów. Jest mi bardzo przykro, że używam tych określeń. Ale tak to wygląda. I proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że otwieram ja komputer i w tym komputerze oglądam ja wpisy na temat prezydenta Dudy. Czegoś takiego świat nie widział. Kto to pisze? Społeczeństwo? Polacy? Co to są za ludzie? Skąd się oni biorą? To są jakieś tępe, bezmyślne istoty, które prawdopodobnie za wynagrodzeniem atakują naszego prezydenta najohydniejszymi tekstami. To jest właśnie ta część społeczeństwa, która ma coś do powiedzenia i ma ona mieć coś do powiedzenia w rządzeniu tym państwem. To jest po prostu nie do wiary. Ci ludzie to są chyba samobójcy, bo jeżeli uważają, że oni mają prawo decydować o losach narodu, całego narodu, ta garstka pomyleńców, to znaczy, że oni nie mają poczucia rzeczywistości. Oni po prostu sami siebie nienawidzą.